Rozpoczynamy. No, jak się okazuje, już ostatni pojedynek w dzisiejszych rozgrywkach turnieju World ATP March Invitational. Na naszym ekranie Grzegorz Manakomicz, zawodnik Teamu Liquid. No i rywalem Polaka jest Rosjanin Iwan Czepurnow z drużyny Starlight Twinkle. Zobaczymy, co się dzieje w tym meczu za chwileczkę. Side Delta. Stara mapa, nie? Ej, ta mapa to jest dalej w puli? No jest. Miałem jakieś wątpliwości przez chwilę takie. Czy jej też nie usunęli? Dobra, godzina 20, czy, znaczy 100 minut, 20 minut, czyli 2 godziny. Tak, dobrze przeliczyłem, już się nachodziłem. Pięty palą. Poszło mi w pięty. Także chyba te... O Jezus, no dobra. Można przeliczyć, ile to było mniej więcej, pi razy drzwi. No, jakieś 9,5 tysiąca kroków około. No i fajnie. Oż ty, ładnie jeszcze zrobił mu proxy hatch. O, proxy hatcha. Znaczy może, no, no tak, no taki hatchblock tak zwany. Też mocna rzecz. Czy nie mierzy odległości? Nawet nie zdążyłem spojrzeć, już się wyłączyło. Ale szedłem tempem 6,1. To znaczy 3,1. Gdybym szedł tempem 6,1, chyba za dużo nie był w stanie powiedzieć już teraz. O, i będzie pięknie. Będzie zabawa. No dobra, zobaczego. O, mana! Zrobi pełną barykadę. Nice, Cannon Rush postępuje. Okej. No mega ciekawe, co się wydarzy. To jest w ogóle dobra kontra. A ty jeszcze tutaj jest miejsce na drugiego kanona? Nie, chyba nie. Chociaż? A jednak! Ale to jest dobre. Boże, ile dronek nie pracuje. Mana nie stra... O, stracił tę probkę. Ej, no to chyba źle jest dla Grzegorza. Zanim on tu dojedzie probą, to biomasa już chyba powstanie i nie będzie się dało nic zrobić. Oj, źle to wygląda, źle. Oj, 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 oj. No chyba wszystko... idzie... no nie. Nie powiedziałbym, żeby mana był zadowolony z tej pozycji. Nie czuję tego, zupełnie nie czuję. Kanon zagrany. Jeżeli ten kanon poprawia się ukończy, będę w szoku. Ej, ten jeden ma zasięg do haczerki. O Boże, mana, okej, mana dalej inwestuje w ofensywę. Jeszcze jest ta adeptka, nie? Ciekawe, czy ona coś zrobi, zobaczymy. Uuu, otoczona przez zerglingi, no najgorzej w sumie. No na razie się nie wiedziem. I tutaj jeszcze, jak widzimy, królowa pomoże Spinecrawlerowi. Ajajajajajajaj. Mana, jaki kaskader. Nie no, jak mana to wyciągnie, to Wayne chyba będzie musiał klawiaturę przez okno. A potem polecieć za nią. Nie no, nie ma opcji, żeby mana to ugrał, no bez jaj. On nie zaekspuje. Technologii nie zrobi. No nie, no nie, 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 nie. To się nie udało. Znaczy, szanuję za kaskaderskość, ale... i za pole od finezji, ale to się nie ma prawa udać, niestety. Cryptomor zniszczony, jeszcze jeden jest tutaj tworzony. Kanon cierpliwie atakuje, nawet larwy mana atakuje, żeby jednostki nie powstały, może. Ciekawy wybór. Ciekawa potyczka. No dobra, te adeptki tutaj powiedzmy, że są. Coś tam robią, ale... mana gdzie indziej postawił bazę. No, te kanony tutaj oczywiście przydatne jak drzwi do lasu. Zaraz nie będą miały zasilania. No mikruje, mikruje, rzeźbi mana. Może jeszcze coś wyciśnie. O, Lera robi Wayne na oczach Polaka. Najciekawe, czy wyskoczy mana, czy nie wyskoczy. No wyskoczył. Kanony, jak widać, dezaktywowane. Nawet nie ma po co ich niszczyć, bo one nic nie dają. Znaczy, no trochę wizji dają manie, ale... To się zateguje i tak zaraz. Lepiej może trzymać... O! Cryptomora Wayne rozwala, bo widocznie nie mógł zrobić barykady pełnej.
Link, jak widać, niszczą kanona. No i adepski przeskoczyły, ale niekoniecznie w kierunku przeciwnika, tylko... A tak sobie. Ej, to jest krzywo źle zrobione. Aha, chyba, że on chce mieć pełną barykadę, aby adeptki tam mu nie weszły. To tak widać, jeden zerglink hamuje wydobycie many. Nie wiem, co robić mana. Nie wiem, co oni w ogóle tutaj wszyscy klikają. Chyba tak dla zabawy sobie klikają. No niestety, my wiemy, że ani mana, ani Wayne z tej grupy awansować nie mogą. Może dlatego tak to wygląda, jak wygląda. Wiemy natomiast, że pośród trzech teran Protossa i Zerga z tej grupy awansowało trzech teran. Tu nie było zaskoczenia. Terranet, jak zwykle. Już są tam rozstawieni, oczywiście. W fazie pucharowej. A co to jest? To jest Nydus jakiś? Okej. No nie, no to jakby mana zablokował jakimś cudem tego Nydusa, to może jeszcze, ale to... Ej, no to w sumie daryczki muszą wejść, nie? Ale jeszcze z innej strony, przecież Wayne może równie dobrze zrobić tutaj Overseera. No, Terranie to zawsze, znaczy zawsze, już od jakiegoś czasu są mega mocni. Ale jest też Fińczyk. O kurczę, no dobra, działa. Pan Wayne nad Nydusem. Królowe, Roachy, jakieś takie typu paten... O, ej, chwila, to jest Immortal. On się wyrobi? No, będzie blisko. Wyskoczył, aj nie, obróciła się, ale nie zdążyła rzucić. Transfuzji. Jest kolejny Nydus. No, to jest niebanalna miejscowa, mana o tym nie wie. Mądrze. Te kryptomory mu... Ale te kryptomory nie są głupie, dlatego że one kupują czas. Zawsze te kilka uderzeń więcej Immortal musi zrobić w to miejsce i... Nie przybędzie może tak szybko tutaj, no. Ciekawe. Lecimy. Oczywiście ma na swojej drugiej bazie... Znaczy, nie wiem, czy to można nazwać bazą. W sumie to jest bardziej baza. Ona tu się nie obroni w każdym razie, mana. Do pierwszej bazy po raz kolejny sieć Nydusowa. Ten Overlord podniósł Queena, uciekł i jeszcze powrócił w blasku chwały. Queen atakuje. Są Dark Templary. Czy jest Overseer? Jest Overseer. Tareczki próbują Nydusa rozwalić, to im się uda, no ale co z tymi jednostkami? Overseer musi tutaj podlecieć koniecznie i teraz mana ciekawe, czy Stalkerem rozwali Overseera. Jeżeli tak, no to będzie może jeszcze dobrze. Hej, tu jest drugi Immortal. Może szanse rosną. Kurczę, mana stracił swojego Dark Templara, super bateryjko, działaj, nie, już była użyta chwilę temu super bateria, Immortal znowu pada. Znaczy Dark Templar, przepraszam bardzo, no i teraz dwa Immortale. To w zasadzie prawie wszystko, co ma nie pozostało, jest jeszcze jeden Stalker, znowu Dark Templara przyzywa Polak. Jakaś dżunglerka, jakiś mały cud może. Nie no, nie ma opcji. Wszystko widzi, wszystko wie Wayne. Ona twardo mi kryje. W sumie da się te Roachy właśnie faktycznie ograć. Jeszcze Dark Templar zaraz rozwali Nydusa. Ej, to działa? Niebawem super bateria znowu będzie dostępna. Anna żyje. Trzeci Immortal. No to już będzie miazgonia z Roachy. Z tym trzecim. Dark Templary w ogóle to też jest hit. Ej, no ustał to chyba. Jakby o co chodzi, nie? Dlaczego mana żyje? Tutaj jeszcze przestawienie Cryptomora miało miejsce. W tej bazie kanon i bateryjka. Łatwo. No żongluj mana, koniecznie. Tak jest, podnoszenie, opuszczenie Immortala i porołczaj. Nie, to się nie dzieje. Dlaczego mana wygrywa? Znaczy wygrywa. Nie przegrywa, może tak. Powinien szybko paść, a może to jednak nie jest jeszcze koniec. Haczerka stawiana, Spinecrawler. Jaka prowizorka. Teraz trzeba będzie właśnie znowu żonglować Immortale, żeby zminimalizować obrażenia. Piękny push. Nie ma szansy na uratowanie tej... Haczerki, przynajmniej na razie Wayne, zaraz będzie może ponowna próba. Mana mikruje, zrobił sobie tutaj oddział trzech Immortali. 21-18, dwie jednostki zniszczone, także Immortale już mają konkretne fragi. Dalej czterema Immortalami żongluje mana, jeden się w końcu przekręcił. O, już tylko dwa zostały, ale mikruj mana do końca.
Ładnie powalczyli. Wayne uznał, że jeszcze jedną bazę sobie zajmie. Się szczerze mówiąc, dziwię trochę, że nie robi Spire, ten zawodnik. Ma na tą biomasę cały czas, więc zakłada Nexus na dole. Może zaraz dorobi Obserwera. A, już nawet go ma, okej, okay, już. Aha, to Obserwer musi jeszcze wrócić do bazy. O, to jest dobre, to jest mocne, to jest świetne. Wayne chce bronić tej bazy, a zapomniał, że nie ma obrony w pierwszej. No to komediowe jest. Pięknie, tymi immortalami goszczuje mana. Powinien oczywiście się skupić trochę może bardziej na niszczeniu dronek, bo atakowanie tego ekstraktora nie było zbyt produktywne. Pomija korosiwy. Tutaj jeszcze jakieś rocze wpadły, ale Dark Templar obroni. Nie ma detekcji w tamtym miejscu, Wayne. Pięknie, lata mu, skacze po bazach. Czy jest jakaś obrona? No, cała nadzieja w tych Dark Templarach i Mortalach, które to jeszcze jakieś nawet mama na. Dobra, dareczki, dareczki i Mortale. Piękna kombinacja. O, i mana zacznie żonglować. No to jest dobre dalej dla many dość. I zniszczył tego, pamiętajmy, tego Nydusa. Tu zabarykadował mana, żeby rocze przypadkiem nie uciekły. Ej, no to wszystko rozwalił, ale komedia. I dawaj na niego. Epic Game się nam tu zapowiada. Mana powstał jak Łazarz. I absolutnie nie zamierza się poddać. Nadchodzą cztery immortale. Archon oczywiście z Dark Templarów zrobiony. Aż niesamowite, że może to przegra Wayne. Tylko trzeba, no, trzeba dużo pomikrować, pożonglować. Dark Templar do pierwszej bazy. Rozproszy to przeciwnika. Zobaczmy jednak, że jak immortale. Ona już ma War Prisma, więc jak najbardziej zwiększają się jego możliwości bitewne. Ten Dark Templar sieje ferment. Rozprasza. Hacza zniszczona. Czy ma na biohaczerce na dole? Otóż nie. A dobrze, jakby się dowiedział, bo zaraz będzie mieć przewagę. W sumie on ma trzy bazy, tak jakby, nie? A tutaj tylko jedna drona. No to mana ma większy przychód teraz. Doskonale. Mięciutko. Immortalowym krokiem idzie w kierunku zwycięstwa mana. No naprawdę, największy powrot od czasu wskrzeszenia Łazarza. O, brawo mana. Widać, że już tak mu od pewnego momentu aż tak nie zależało. O, i tutaj jest Zelotow odnalazł haczerkę. Ale jeszcze poklikał, no i wyklikał. Wayne liczył na łatwy... na łatwą kontrę z Nydusa, ale... Easy. Nie ma takiego wygrywania. No i GG? I mamy to. Tak jest. Piękna gra. O, takie gry nic nie robiłem. Co ciekawe, po tej grze Wayne tak się wkurzył, po tej pierwszej grze tak się wkurzył, że podziękował. Po prostu wyszedł i już nie ma ochoty grać. Ja się trochę nie dziwię, że się wkurzył po takiej przegranej, bo tej gry absolutnie nigdy przegrać nie powinien. I ma nie wystarczyła jedna mapa, żeby wygrać cały mecz. Wayne wstał i wyszedł. Do widzenia. On tak się bawić nie będzie.